2 października 2017 roku. I wtedy wchodzi on, ubrany cały na czarno. Przypomnijcie sobie, jak kilka miesięcy wcześniej firma Yamaha nasycała nas drobnymi informacjami, drobnymi wycinkami odnośnie premiery najnowszego flagowca, budowała napięcie na rynku. Wszyscy czekaliśmy na odsłonięcie kolejnego etapu, na informację, kiedy w końcu będzie. I tak dalej, i tak dalej. Aż 2 października 2017 roku pojawił się następca flagowej serii Tyros. Najnowszy aranżer ze stajni Yamahy, model Yamaha Genos, czy też Genos, spolszczając tą nazwę. I tytuł tego odcinka to Yamaha Genos 2. Kiedy będzie i czym nas zaskoczy? Szanowny widzu, ja nazywam się Stróżycki Jerzy, oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Na tym kanale nie lejemy wody i będę tutaj płynął do brzegu. Odpowiadam na twoje pytanie. Kiedy będzie? Nie wiem. Czym nas zaskoczy? Nie wiem. Nie mam również żadnych informacji od firmy Yamaha, jak wielu tam z was sobie dywaguje. Nie jestem opłacany przez żaden sklep, nie mam informacji o premierze. Natomiast ten odcinek będzie takim swoistym podsumowaniem tego, co dostaliśmy w Genosie pierwszym i tego, czego nam bardzo, bardzo brakuje i co chcielibyśmy i chcielibyście zobaczyć w następcy Genosa 1, czyli być może Yamaszce Genos 2, bo do tego filmu przysłużyło się również wiele widzów Akademii Keyboardu, wiele oglądających, czytających fanpage, za co wam serdecznie dziękuję, bo tam był taki post, co byście widzieli w najnowszym instrumencie Yamaha Genos 2. I słuchajcie, ja mam tutaj taką teczkę z rzeczami. Jak wiecie, kiedy wyszedł Genos, czy też Genos, namieszał na rynku bardzo, bardzo, bardzo. Jest wielu użytkowników, którzy nie widzą różnicy, którzy nie słyszą różnicy, no bo widzą tam może prawie wszyscy, którzy nie czują dopłacać, nie czują potrzeby dopłacać tej różnicy pomiędzy na przykład Tyrosem 4 a Tyrosem 5. Ja w to nie będę więcej wchodził. Porównania macie na kanale, wiecie co używam. Zresztą sam mojego Genosa mam chyba od 18-19 roku już. Nie pamiętam dokładnie, to już tak leci. I minęło 6 lat. Od kiedy instrument jest z nami na rynku, poznaliśmy go praktycznie na wylot, znamy wszystkie jego wady i zalety, a o tych wadach i zaletach było w odcinku, tutaj macie link, głównie było o wadach, zalety, no mogliście oglądać na kanale nieraz. Natomiast mam tutaj teczkę z życzeniami i rzeczami, które ja osobiście bym poprawił i które wy chcielibyście zobaczyć w Yamaszce Genos 2, więc słuchajcie, ja teczkę biorę do ręki i polecimy sobie krok po kroku, dzieląc to na dwa główne rozdziały. Pierwsze życzenia odnośnie wykonania instrumentu, a drugie życzenie odnośnie funkcjonalności samego instrumentu, bo tutaj przez 6 lat moglibyśmy dodać z perspektywy czasu wiele rzeczy, tym bardziej, że Ketron wypuścił właśnie niedawno eventa, Korg wypuścił najnowszy flagowy model PA5X, czekamy na wersję Musicant, czym nas zaskoczy, coś Musicant na rynki tamte niemieckie, naprawdę świetne instrumenty i znowu każdy ma coś, czego nie ma inny, nie ma najlepszego, więc tutaj bardzo proszę nie kłóćcie się, zaraz przeczek, który lepszy. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o wykonanie, w instrumencie Yamaha Genos tutaj producent przeniósł produkcję do Chin. I tutaj nie ma co ukrywać, wszystkie części, podzespoły, które zamawiam do naprawy Genosów, są wszystkie made in China, czy też China. I niestety, no trochę się oberwało Yamaszce za jakość wykonania tego produktu i wielu z was pisze, że Jerzy, nie za takie pieniądze, takie badziewie. Czy badziewie? No w wielu miejscach trzeba się zgodzić, w wielu miejscach nie do końca. Niemniej jednak, tutaj największe problemy, które zgłaszacie, to jest lakier i obudowa. O ile jeśli chodzi o obudowę, ten plastik pokazywałem wam tam na filmie, jest taki bardzo miękki,
Jest bardzo gumowy, mięciutki, za to jest odporny na pęknięcia, bo jest elastyczny. Mógłby być troszkę twardszy, wtedy nie będzie taki, taki gumowaty i będzie bardziej odporny na przykład zadrapania, wgniecenia. Ale tutaj głównie chodzi o lakier, którym jest pokryty ten instrument. I spotkałem różne wersje Genosa, czy też Genosa. Jeden był taki bardziej matowy, drugi był taki bardziej błyszczący. Na przykład ja mam Genosa takiego bardzo, bardzo jakby, nie wiem, nie wyświechtanego. Ten mój lakier jest po prostu gładziutki, a kolega Andrzej ma na przykład tego Genosa takiego bardziej chrupowatego, matowego. Nie wiem, od czego to zależy, powtarzalność produkcji na pewno nie była ich mocną stroną, a prawdopodobnie sami siebie udoskonalali z czasem. Zresztą my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że generalnie Yamaha raczy nas dopracowanymi, w każdym bądź razie softowo, produktami, co się okazuje. Jeśli chodzi o lakier, to chcielibyśmy lakier bardziej odporny na zarysowania. Kwestia koloru, kwestia dyskusyjna, mnie się podoba, chociaż wielu użytkowników mówi, że srebrny wygląda bardziej scenicznie i bardziej pro. No ciężko się nie zgodzić, że Tyros 576 wygląda bardziej pro od Genosa na statywie, też tak twierdzę. Kolejna kwestia, farba pod przyciskami, tak jak to było w serii Tyros, a nie nadruk na przyciskach. Słuchajcie, po 3, 5, 7, 10 miesiącach czy roku takiej intensywnej eksploatacji te przyciski w Genosie potrafią się po prostu wycierać. Nadruki na break A, B, C, D znikają w mgnieniu oka. Tym bardziej, jeśli ktoś jest takim weselnym krokieciarzem i nie za często myje rączki, to te przyciski mu się bardzo często wycierają. Ja przyznam się szczerze, dopiero mi powoli znika break, a mam od 2019 roku, przyjmijmy, że 4-5 sezonów ze mną ten Genos zrobił i dopiero mi znikają nadruki, ale ja bardzo dbam o higienę instrumentu, mam też folie ochronne przyklejone i często myję ręce przy graniu, na każdej przerwie. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o wykonanie. Lepszej jakości fadery i noby, czy knoby, gałeczki, znane chociażby z konsol DJ-skich. Słuchajcie, sam używam Pioniera Prime 4 i tamte pokrętła naprawdę czujesz pod ręką, że zaraz się nie rozsypią, chodzą z oporem. Nie latają jak żyd po pustym sklepie. Natomiast w moim Genosie, słuchajcie, od włożenia w pokrowcu slidery latają luźno. Te najbardziej używane naprawdę chodzą bardzo, bardzo luźno. Pokrętła mają takie duże luzy, że chłopakom jak przyjeżdżają, pokazuję, to się dziwią. Nie takiej jakości oczekiwalibyśmy na pewno za takie pieniążki. I chcielibyśmy, żeby to było zdecydowanie lepszej jakości. Zresztą mój brat zawodowy DJ, można powiedzieć, który z konsolami od dziecka, jak tylko złapał po premierze, jak już go miałem w domu, świeżą sztukę, mówił, kurde, ale o Jezu. Szczerze, działają bez problemu do dzisiaj, ale nie jest to takie pewne w uchwycie, jak mogłoby być. Kolejna kwestia tutaj tyczy się wyświetlacza. Wielu z użytkowników mówi, że wyświetlacz jest... brakuje im tej pochyłości, która była w Tyrosie 5, wcale się nie dziwię, natomiast tu jest wyświetlacz dotykowy i on ma dużo mniejszy kontrast niż to było w Tyrosie. Co więcej, ma taką matrycę, że jak świeci słońce, to zapomnij, żebyś cokolwiek zobaczył, kiedy grasz plener na Genosie. No i właśnie to jest kolejny fuck up, słuchajcie, a dużo użytkowników Genosa niestety to są emeryci, renciści, ludzie starsi, dojrzalsi, którzy mają problem ze wzrokiem i przyjdzie im na przykład światło z góry skierować na ten wyświetlacz, co ja czasami transmisję sobie gram i mam problem, żeby tam tekstu doczytać, to co dopiero oni. A jeśli naklejasz moje folie ochronne na ekran, które mam w ofercie, to nie będziesz widział na słońcu totalnie nic. Więc jeśli masz problem ze wzrokiem, nie kupuj moich folii na ekrany. Chcielibyśmy po prostu wyświetlacz z lepszym kontrastem, z lepszą jasnością, z nowszą jakością matrycy. Niech to będzie matryca taka jak w telefonach komórkowych. Tam widać świetnie. Naprawdę, dlaczego nie możemy tego dostać? No i kolejna kwestia, żeby była regulacja jasności, bo niektórym na przykład w nocy może być za jasno i będzie ich też razić. Czy mają okulary, będzie ich oślepiać. Niech to będzie fajny wyświetlacz z regulacją jasności. Kolejna kwestia, słuchajcie, instrument za 20 tysięcy, a my do dzisiaj mamy niesymetryczne gniazda jack i całej jakości tor audio i zasilania, sobie tak napisałem, bo miałem Tyrosa 4, też kupę lat, kupę sezonów ze mną przegrał i słuchajcie, tam gdzie buczy w nagłośnieniu, brumi, nie chodzi tu o sprzęganie, tylko o brumienie, wpinasz przy dźwięki sieciowe, pętla masy i tak dalej. Wpinasz Genosa, harczy, bzyczy w nagłośnieniu, sami to wiecie. Wpinasz Tyrosa 4, 5 jest cisza. Tam też były niesymetryczne gniazda, ale tam był ten cały
tor uziemienia w ogóle w instrumencie też rozwiązany zdecydowanie lepiej, bo nie jedną sztukę rozkręcałem, to widziałem, tam jest dużo więcej uziemienia do obudowy, wszystko się spotyka na metalowym korpusie, wszystkie uziemienia się schodzą. Tu w Genosie jest zupełnie inaczej, ten zasilacz też jest inny. Tu jest zasilacz zewnętrzny, tam była płytka wewnętrzna. I po prostu chcielibyśmy, żeby instrument za 20 tysięcy złotych nie buczał w nagłośnieniu, nie brzęczał i tak dalej, nie. Słuchajcie, ja nie wyobrażam sobie jechać z Genosem gdzieś i nie używać D-Boxa, bo gdzie bym go nie wpiął, to brzęczy. Nawet w interfejsie za 2,5 tysiąca złotych, tu jest w pokoju zrobiony prąd z uziemieniem, z instalacją odgromową w domu. Wpinasz czwórkę, cisza, wpinasz Genosa, dasz głośniej gaina i szumi, brzęczy, pierdzi. Sorry, nie w takim instrumencie. Kolejna kwestia. Wyświetlanie obrazu bez zewnętrznych konwerterów. Jakim problemem zrobicie z kartę graficzną wbudowaną w instrument? Gniazdo HDMI, które dzisiaj jest standardem, nie żaden DisplayPort. Zwykłe HDMI wystarczy, bez żadnych dodatkowych konwerterów, bo z nimi też jest problem. Niektóre są obsługiwane, niektóre nie. Użytkownicy nie wiedzą, panuje ogromna dezinformacja na rynku. I kupujecie urządzenia, które wam się nie przydają. Jak chcecie odcinek o urządzeniach, które działają i wam się przydają, to macie tutaj też linka do tego odcinka. Przyda wam się ten materiał na pewno, bo do dzisiaj piszecie takie zapytania, ale Yamaha, chcielibyśmy, żeby takie rzeczy były na pokładzie flagowego instrumentu. I kolejna kwestia, to już taka naprawdę luźna dywagacja. 88-klawiszowa wersja mogłaby się przydać na różnej klasy. Gigach, czy też live bandach, na scenie, na żywo, w zespołach. Jak wiecie, albo i nie wiecie, może nie śledzicie też branży syntezatorów, dużo użytkowników pisze, że nawet prosty keyboard, jakim jest Yamaha Genos przy Montage'u, ma dużo lepsze barwy presetowe w standardzie niż ich odpowiedniki w syntezatorach. Więc naprawdę wielu użytkowników wykorzystuje, na przykład sam Krzysztof Pająk również Genosa na scenie, bo naprawdę ma świetne presety wbudowanych brzmień. Więc taka wersja 88 klawiszy, nawet z taką klawiaturą Modixową, Modix 8, ona nie jest taka ultra ciężka, myślę, że fajnie by się przyjęła i sprawdziła na rynku. Pytanie tylko, jak sprzedawałyby się wtedy Yamaszce syntezatory? Natomiast w kwestii samej funkcjonalności, pierwszy największy zarzut, który pojawia się ode mnie i od wielu użytkowników. Słuchajcie, jak śpiewacie używając harmonizera wokalnego i macie jakąś taką kwestię, gdzie jest ciasno, żeby ten wokalizer wcisnąć, czy też harmonizer, jak wciskacie przycisk, ten głos delikatnie szarpie i przerywa w momencie aktywacji harmonizera. Nie tylko u mnie, u wielu użytkowników, chyba u każdego, kto ma ten instrument. Uwaga, w Tyrosie tego nie było. Tam wciskałeś, wyłączałeś harmonizer, włączałeś, była no zero jakichś tam dziwnych efektów takich, jak są w Genosie. Zresztą słychać to na niejednym moim live, zresztą i w komentarzach można też o tym poczytać. A kolejna kwestia jest taka, słuchajcie, instrument za tyle pieniędzy, a te wszystkie presety harmonizera brzmią jak robokopy. Szczerze, żeby harmonizer w Yamaszce brzmiał, to pierwsze co trzeba zrobić, to ściągnąć głośności tych dodatkowych wokali. Nie może być tak, że ty jako wokalista prowadzący śpiewasz na 100%, a trzy pozostałe głosy dają w sumie 250%. No to oni są tłem do ciebie, czy ty jesteś tłem do nich, no nie? Więc ściszajcie te wszystkie głosy dodatkowe na 30-40% i zobaczycie, że to zaczyna jakoś tam gadać. Dodatkowo kilka efektów nasycenia i będzie to sobie kręciło. Podsumowując, wokalizer z fajnie brzmiącymi presetami, bo znowu, nie każdy użytkownik takiego instrumentu wie i ma pojęcie, jak taki wokalizer dobrze ustawić, więc fajnie, jakby mógł sobie w końcu wybrać gotowy preset, odezwać się, zaśpiewać i żeby to gadało jak trzeba, po prostu. Kolejna kwestia. Rozbudowana edycja MIDI z funkcją Drum Setup jak w prawdziwym workstation, bo aktualna funkcjonalność na wiele rzeczy nie pozwala. Wszyscy, którzy obrabiacie MIDI z poziomu instrumentu, wiecie, jak mało rzeczy można zrobić względem odpowiednika DAW, czyli programu, na którym robicie sobie pliki MIDI. Z jednej strony to dobrze, bo taki plik bardzo łatwo skopać, z drugiej strony źle, bo nie da się prostych rzeczy w instrumencie tak naprawdę zrobić. Już nie wspomnę o jakimś tam zapisywaniu zabezpieczonych plików i tak dalej, gdzie w programie można takie funkcje ściągać. No ale to już jest kwestia sporna pomiędzy producentami a urządzeniami do odtwarzania MIDI, więc tego pewnie nie ruszymy.
Niemniej jednak rozbudowana edycja MIDI z drum setupem naprawdę wielu użytkownikom by się bardzo przydała. Jeśli chodzi o kolejną funkcjonalność, tutaj od jednego z użytkowników padł taki tekst jak obsługa i wyświetlać plików PDF, bo dużo stron sprzedaje nuty i teksty z akordami właśnie w tym formacie. Konkurencja potrafi? To dlaczego nie Yamaha? Czekamy, tego nie trzeba rozwijać. Kolejna kwestia, którą ja odkryłem i mi osobiście bardzo, bardzo przeszkadza. Jeśli na przykład gracie sobie na jakimś danym stylu i macie w głowie kategorię Styrosa 4, bo w Genosie te kategorie są inaczej, i szukacie stylu i nie możecie go znaleźć, no to cholera szukać go w końcu po nazwie. Tylko jak gracie na danym stylu i klikniecie lupkę, żeby wpisać nazwę innego, instrument automatycznie przestaje reagować na jakiekolwiek przyciski na panelu, słuchajcie. Działa tylko granie, klawiatura, zmiana tonacji, natomiast nie da się zrobić przejścia, breaka i tak dalej, dopóki ty nie wpiszesz cholera tego stylu i go nie zaznaczysz. Nie wyjdziesz z klawiaturki do pisania. Ja się pytam dlaczego, to jest takie bajecznie proste, żeby to zrobić. Masakra. Masakra. Mi to w bardzo, bardzo, bardzo wielu sytuacjach komplikowało na weselach granie. Kolejna kwestia, Yamaha Expression Manager i cała otoczka dookoła. Lepsza funkcjonalność całego systemu paczek i rozszerzeń, bo na przykład taka funkcja, która miała być świetna, jak doinstalowywanie paczek. Czytaj, kupujesz instrument, który ma zainstalowanych 12 paczek, masz miejsce, chcesz doinstalować 13, używając funkcji CQI. No sorry, nie da się. Musisz stworzyć nową paczkę z wszystkich paczek, a ty teraz ich nie masz, bo nie masz plików źródłowych. Jak tworzysz CPI, to się nadpisuje, usuwa, wielu użytkowników sobie tak poczyściło instrumenty. Dlaczego? Jest opcja w programie? Dlaczego nie działa? Duży znak zapytania. Po dziś dzień. Nie wiem, może to zmienią, może poprawią. Kolejna kwestia, możliwość podłączania po Bluetooth urządzenia odtwarzającego dźwięk, a także wysłania dźwięku po Bluetooth. Czyli taki po prostu moduł Bluetooth by się nam przydał w takim Genosie, bo wielu użytkowników na przykład ma te instrumenty w domu, ma głośniki Bluetooth, gra na domówkach, czasami zapomni kabla. Takie urządzenie naprawdę koszt niewielki, moduł niedrogi, a mogłoby ratować sytuację i powiększyć funkcjonalność zresztą samego instrumentu. Kolejna kwestia jest taka tutaj od użytkownika, który naprawdę wykorzystuje Genosa do granic możliwości, który sam mi wiele rzeczy podpowiedział. To jest taka funkcja, którą chcielibyśmy dostać w Yamaszce, jak na przykład taka funkcja niezależnych keyboard setów, które możesz dowolnie zaprogramować i włączyć je w każdym dowolnym momencie, żeby to nie było powiązane z OTS-ami ani na przykład z funkcją Write. Czyli takie keyboard sety, one ci aktywują tą funkcję Write, znaczy że klikasz keyboard set 1 i tam ci dane presety prawej ręki zaczytuje, ale żeby to nie wyzwalało automatycznie w żaden sposób opcji Sync Start. Bo masz na przykład numer rozbudowany, gdzie potrzebujesz zagrać na kilku brzmieniach naraz, albo grasz w live bandzie właśnie, to by się przydało. Nie OTS-y, bo OTS-y nam ruszają całą sekcję akompaniamentu. My chcemy na całej klawiaturze fajne kilka keyboard setów sobie zaprogramować i w dowolnym momencie je wyzwolić. Pomimo wczytania innych rejestracji, żeby te keyboard sety były osobną w ogóle funkcją, osobnie programowalną, byłaby malinka. Kolejna kwestia tutaj dla midziarzy, taki ukłon, możliwość odpalenia dwóch midów naraz. KORG potrafi, Yamaha, tutaj krok przed Wami. Wielu użytkownikom ułatwiłoby to pracę, bo jak znają swoje pliki MIDI na pamięć, to mogą wczytać jednego, potem drugiego i od razu sobie przejść suwakiem na przykład pomiędzy A na B, a tak można tylko jednego mida, jedno audio naraz. Można dać MIDI Next, teraz w Genosie 2.0 się pojawiło, żeby kolejny plik się odpalił automatycznie, ale nie można sobie do playera wczytać dwóch plików MIDI naraz. Słabo. A liczyli na to użytkownicy Genosa bardzo, bardzo, bardzo. Kolejna kwestia, na którą ja liczę, to taki nowy format stylów plików akompaniamentu, który na przykład zawierałby 10 ścieżek, bo uwierzcie mi, ciężko zbudować rozbudowany aranż z poziomu instrumentu, znowu z poziomu instrumentu, nie z poziomu DAW, żeby odpowiadał realiom dzisiejszych produkcji audio, bo te 8 ścieżek to po prostu jest za ciasno i za mało, żeby zrobić fajne przygrywki, przeszkadzajki, etc., etc. Nie będziemy tego rozwijać, sami wiecie doskonale, o co chodzi. Kolejna kwestia, no tutaj na pewno będzie więcej barw i zestawów perkusyjnych. Barwy prawej ręki to jest coś, w czym Yamaha moim zdaniem przoduje, ale to są moje subiektywne odczucia.
i zestawy perkusyjne Revo, niechaj to rozwija, bo naprawdę, 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 zresztą słuchajcie, no cała paczka wyszła na Korga perkusji. Revo, jak korgowcy nam cisnęli, że Yamaha nie ma perkusji, tak sami sobie teraz tą perkusję samplują. I wcale się nie dziwię, bo naprawdę tutaj bardzo duży krok względem Tyrosa jest do przodu. Bardzo duży i liczymy, że to będzie rozbudowane dalej. I kolejna kwestia tutaj też ode mnie z pomysłu, bo sam potrzebowałem do słodkiego, miłego życia nieraz, albo na przykład fajną gitarę. Ja bardzo lubię grać na gitarach, tak? Elektryki, wiecie, że to jest mój konik. Sami obserwujecie, podglądacie, jak tam na tych gitarach staram się grać na tych klawiszach. Bardzo mnie boli, że w tym instrumencie nie da się nałożyć więcej niż jeden efekt insertowy na partię danej ręki. Na daną partię prawej ręki. Można nałożyć, okej. Całościowy reverb, który sobie wybierzemy, całościowy delay, który sobie wybierzemy. Natomiast ja chciałbym sobie nałożyć na jedną gitarę, tak jak ma to gitarzysta w swoim pedalboardzie, chorus, delay, reverb i jakiś wzmacniacz gitarowy. Możemy wybrać jeden wzmacniacz gitarowy, tam jest kilka efektów dodatkowych podokładanych, ale czasami to jest za mało, żeby uzyskać fajną barwę gitary. Nawet jak uda się wymusić na chwilę, bo na chwilę, póki nie zapiszesz barwy, da się nałożyć te dwa efekty, czyli instrument by potrafił, to nie da się tego zapisać i barwa po wczytaniu i tak wczytuje tamten efekt słabo. W Korgu macie cały łańcuch efektów, my chcielibyśmy chociaż dwa na daną partię. Niechaj będzie jedna chociaż taka partia, gdzie można nałożyć dwa, ale to już będzie bardzo dużo. Kolejna kwestia, tutaj znowu temat nieograniczony, tylko dawkują nam to zdawkowo więcej miejsca na własne sample. Jak wiecie, Yamaha w aktualizacji 2.0 dała nam z 1,8 GB 3 GB na expansion packi, zabierając to miejsce z przestrzeni dysku SSD. Jak widzicie doskonale, to nie kosztuje producenta nic, to jest tylko jeden zapis w softcie. Tak naprawdę dzisiaj, w dzisiejszej technologii, gdzie pamięć jest tak tania, dla nich to nie jest żaden problem, żeby dać na więcej pamięci. Tylko odpowiedzcie sobie na pytanie z drugiej strony. To są nasze marzenia, to są nasze życzenia, to są nasze prośby i zachcianki. A co jak oni by dali nam wszystko, co nam dadzą znowu za 5 lat? Ile każą czekać na następcę? Kiedy się to pojawi? Kiedy będzie Genos 2? Tego nie wiem, tego nie wiesz ty, tego nie wiem ja i nikt jeszcze go nie ma. Jedno jest pewne. Yamaha będzie znowu miała najlepszą premierę. Jedno jest pewne, Yamaha będzie miała tą premierę najlepiej zrobioną wizualnie. Jedno jest pewne, Yamaha zrobi trasę objazdową, premierową, której nie zrobiło wiele innych firm. Zresztą, sorry, pamiętacie jak wychodził Korg PA5X? Jakie były pierwsze przecieki od Pakistańczyków w klapkach nagrywających kalkulatorem jakieś pierwsze przecieki? PA5? Pamiętacie te filmiki na grupach? Pikseloza taka straszna? A pamiętacie jak wychodził Genos? Co było? Jak Yamaha dawkowała nam emocje przez kilka miesięcy wcześniej? I ja wiem, to był przełom między Tyrosem a Genosem. Teraz może nie będzie takiego przełomu. Chociaż może będzie w ogóle coś innego niż Genos. Nie wiemy. Yamaha, żeby było śmiesznie, na przykład zrobiła teraz, zapowiedziała, że już nie będzie serii Montaż, czyli flagowego syntezatora. Coś go zastąpi. Co zrobią z Genosem? Tego nie wiemy. Nie wiemy też, ile będzie kosztować. Podejrzewam, że pomiędzy 20 a 25. Teraz dolar jest bardzo nisko i jest to dobry moment na zakup w ogóle jakiegokolwiek sprzętu elektroniki. Jeśli chciałeś kupić kiedykolwiek jakiś sprzęt elektronikę, popatrz na aktualne ceny. Jest często taniej niż było kiedykolwiek, przed pandemią. Słuchajcie, no czekamy tak długo, bo no wiadomo, były zawirowania covidowe, braki półprzewodników w całej branży, więc no jest to historyczny czas, kiedy Yamaha tak długo każe nam czekać na następcę, bo serię Tyros wychodził co 2-3 lata, nie co 6. Więc liczę, że będzie grubo, będzie fajnie. I kolejna rzecz jest pewna, jak tylko wyjdzie, to ja go kupuję. Bez zastanowienia. Bo mi się jedynka zwróciła, dwójka mi się zwróci, a wiem, że czekacie, aż w końcu pogram, pokażę wam. No i kolejna rzecz jest pewna, jak tylko go będę miał, to będzie cała seria treściwych filmów na kanale Akademii Keyboardu, na które już Cię zapraszam, o najnowszych funkcjach tego instrumentu. A co Ty chciałbyś zobaczyć w najnowszym modelu Yamahy? Jakiej spodziewasz się ceny? Co przeszkadza Ci w aktualnym modelu? O tym wszystkim pisz w komentarzu. Ja serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym kanał Akademii w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, choć teraz sezon weselny,
a u mnie też dzieje się bardzo dużo, kto mnie prywatnie obserwuje, wie, że mało śpię. Zresztą jest w pół do pierwszej, jak nagrywam ten odcinek dla Was, pewnie mam oczy zmęczone, chociaż lecę na kawie. Pamiętajcie, no mówi się, że każdy facet musi spłodzić syna albo córkę. No syna mi nie wyszło, mam dwie córki, to se koloruję zbudować dom. No ja aktualnie mocno remontuję. Więc jestem na takim etapie, gdzie powoli do wszystkiego w życiu dochodzę, ale dochodzę tutaj właśnie tymi rękami, zresztą sam wszystko staram się robić. Niemniej jednak nie będę Was zanudzał o tym, co o mnie, bo o tym na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebookach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cieszę się, że w końcu zawitałem, że mogłem trochę do Was pogadać. Bardzo mi tego brakowało. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy czekacie na nowe odcinki. Podsyłajcie standardowo pomysły na nowe materiały, na nowe odcinki, a ja postaram się dla Was wszystko nagrać. Wiem kolejną rzecz, ale nie będę się z Wami jeszcze dzielił. W tym roku na zimę będzie trochę nowości na kanale, będzie dużo sprzętu dla przeciętnego Kowalskiego. Będę starał się uderzyć też w takich odbiorców kanału, których nie stać na flagowe instrumenty. No nie oszukujmy się, ja używam go zawodowo, ale doskonale widzę, że odcinek o instrumencie za 700 zł, ten IPT chyba 263, który nagrywałem, rewelacyjne ma zasięgi. Instrument PSR E473, który nagrywałem, rewelacyjne zasięgi buduje na kanale. To pokazuje mi, gdzie jest potencjał też tych treści. Więc będę się starał tego bardzo, bardzo dużo w zimę zrobić. Na pewno więcej niż rok temu, bo rok temu też mocno remontowo było. Zresztą mam nadzieję, że w tym roku postaram się wszystko zrobić, co bym chciał. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku raz jeszcze. Nie mogę się z Wami rozstać. Cześć.